Hej, dzisiaj mam dla Was buty do biegania w terenie, a właściwie buty do biegania po błocie, czyli Innovate X-Talon Ultra 260. No, cieszę się, że mogę tutaj dla butów Jana zaprezentować ten model, gdyż no, jest to jeden z moich ulubionych butów. Właściwie dopóki nie miałem tych butów, to ślizgałem się w błocie, a gdy poznałem te buty, od razu się z nich zakochałem, gdyż to są buty, które niezwykle dobrze radzą sobie w ciężkich warunkach. Naprawdę, jak tu widzicie, bardzo gruby, twardy otok, nylon balistyczny, użyty do cholewki, sprawia, że są to naprawdę pancerne buty. No i najważniejszy, bieżnik. Naprawdę, no, wygląda to wręcz jak korki piłkarskie i znakomicie to ryje, porządnie błoto, zapewnia maksimum przyczepności. Ta guma również jest taka bardzo lepka, tak? To sprawia, że gdy musimy przelecieć gdzieś po asfalcie, no to na niekorzyść tej gumy, gdyż szybko się wtedy ściera, ale za to przyczepność na śliskiej nawierzchni jest dzięki temu rewelacyjna. Buty też są dość elastyczne, no nawet bardzo elastyczne, no ale mówimy tutaj o Innovate, który ma swoją filozofię opartą na tym, mocowania do stóp tutów od Innovate'a. Także dobrze te stóp tuty można zastosować bez dodatkowej gumki. I ogólnie to, co też wyróżnia buty, ten model Ultra, to, że są to buty szerokie. No, często te buty w głębokie błoto, przynajmniej od Innovate, jak X-Talon na przykład 212, są to buty dosyć wąskie, a tutaj jednak ta wersja Ultra daje dużo więcej miejsca na stopy. Ja mam właśnie stopy szerokie, dlatego bardzo się przyjaźnię z tym butem i on też umożliwia bieganie na dłuższym dystansie dzięki temu i ma też trochę jednak więcej amortyzacji niż inne takie buty stricte w błoto. No to wszystko ten but czyni jednym z moich ulubionych butów. No i po raz kolejny powiem, fajnie, że tu właśnie on jest. Możecie go trafić z rabatem minus 15%, a kod rabatowy to KamilBJ. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki, hej!